Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym policyjnym odcinku na moim kanale. Akurat zawsze jest gangsterski, ale dzisiaj wszyscy źli ludzie, którzy nagrywają gangsterskie rzeczy w naszym pięknym uniwersum, są razem ze mną i ubieramy niebieskie barwy. W takim razie po mojej lewej człowiek w kapeluszu, pan wielu talentów policyjnych, najbardziej doświadczony gliniarz w ekipie, czyli Dziku. Zapraszam również na kanał Dzika, jeżeli nie wiecie kim jest Dziku. Dzik jest dzikiem z Dzikowa. Mniej dziką osobą, może nawet bardziej, nie wiemy, małe serce, duże serce, widzowie, sami nie wiemy, zdefiniujcie to, jest nasz przyjaciel Kaciej. Kolejną osobą, która dzisiaj obejmie tutaj stery jednego zespołu jest Blaze'u. Niestety dzisiaj ze mną nie będzie jeździł, bo Wander oczywiście, Wander dzisiaj musi się podlizać teściowi, widzowie, wiecie jak to jest, teściu tam, wiecie, musi pokazać, że jest samcem godnym jego córy, także Wandera dzisiaj z nami nie ma, ale jest za to Blaze'u i dzisiaj ze mną będzie też jeździł Rax. Wy pewnie teraz, a Wiki, co to będzie za wyzwanie? Ja wam gwarantuję, że przez to, że Wiki jest nieprzewidywalna, jej umiejętności są nieprzewidywalne, będziemy mieć tutaj prawdziwy chaos policyjny, żeby ją złapać. Coś tak czuję, widzowie, tak zawsze jest, nie? Jak ktoś mówi, ja nie gram w GTA, ja nie ogarniam, a potem dzieją się takie stanty, jak na odcinkach Kalucha. Padajcie na kanały chłopaków, jeżeli jeszcze ich nie kojarzycie. Myślę, że warto. I co, widzowie? Zaczynamy, czekamy na naszego złodziejaszka. I co ja tu gadam? Ja tu mówię, że fajne powitanie. Mam nadzieję, że było fajne, bo jeszcze mamy policjantów, ekipę TK. Siema, cześć, czołem. Witam, siema. Witam. Ja, oni dzisiaj nie naładowali, widzowie. Musicie ich tam, no, coś mi się tu nie podoba. Będą... Gdzie jest energia, się pytam. Jacy za pani? W intensive tam rodzinę pobudził teraz w mieszkaniu, bo nagrywamy dość późno. Jesteśmy gotowi do tego. Słuchajcie, jak to do was nie przemawia i nie macie energii, to mamy dla was jeszcze taką informację, widzowie. Najgorszy policjant, którego wytypujecie u nas w komentarzach, od kolejnego odcinka będzie jeździł karnym radiowozem. Także obserwujcie osoby, obserwujcie perspektywy, które będą się tu przewijać i dajcie znać, kto zasłużył na karny radiowóz, żeby się ogarnął. 3, 2, 1, let's go! Jedziemy! Jak obstawiasz, Rax? Gdzie oni się mogą rozstawić? Gdzie może być ich dziupla? W ostatnich odczuciach z Shio mam wrażenie, że uderzał w miasto tym razem. Ciekawy jestem. Widzowie, dzisiaj jestem z Raxem. Ciekawe, czy to połączenie Dwayna z Raxem, widzowie, tak poza kamerami będzie tak samo ostre jak zwykle, bo my się tam zwykle ciśniemy. Ciekawe, jak to Rax będzie dzisiaj wyglądać. Jesteś z nami na radiu, jak coś? Wiesz, na której fali? Tak jest, jestem. Dobra, no. To czekaj, zapytam chłopaków. Chłopaki, a jak wy w ogóle się rozpatrujecie na to dzisiaj? Ostatnio Shio zrobił taktykę jakąś pozamiejską. Jak myślisz? Jak dzisiaj to będzie wyglądać? Czy Wiki podejmie takie rękawice jak Shio, czy zaskoczy nam czyś totalnie nieprzewidywalny napad? Napad mamy. I masz odpowiedź, stary, dokładnie. O, Wiki zaczyna. Kurde, lecimy na ostro. To znaczy, ja że krypy mają przy... No, na lewej, tu stronie przy plecy. Tak, bardzo prawdopodobne. Czyli gdzieś tam dziupla bardzo, może być, bardzo, nie? Bardzo. Kryjówka będzie przy plecy, no, na lewej autostradzie. Czyli oni mają już około 8000 dolarów, jakoś tak to wygląda, nie? Zaraz będą 30 tysięcy plecy. Ja pierdzielę, szybko zaczęła, kurde. Zakładamy opcję, że się rozdzielili, bo też może być tak, ja? Myślę, że tak, dlatego na razie nie róbmy jakiś ten. Zobaczmy, które strefy będą bardziej atakowane, jak się przemieszczają, nie? Żeby mniej więcej wybadać ich ten. Słuchajcie, bo my mamy teraz 20 minut takiego badania ich, po 20 minutach włączamy inny kod i zaczynamy ich cisnąć. A to przygotowani? Tak jest. Może spróbować lewą autostradą się przejechać delikatnie. No właśnie. Bo pewnie do miasta, no, wiesz, też dawaj, dawaj się. Dawiczą, dodaj czas od startu, bo coś tu nie działa. Wiesz co, ja bym może nie wjechał jakoś głęboko, Rax, stary, do poza miasto. Bym się zakręcił gdzieś tutaj bardziej w tych terenach, wiesz? Bo to wszystko może być, możliwe. Dobra, dobra. Co to jedzie? To ktoś od nas? Ten czerwony? Nie, to skuter jedzie, myślałem, że ten. Po lewej stronie autostrady kto urzęduje? Kaciejos? Zajmujesz? Tak jest, no. Dobra. Dziku jest po prawo, tak? Dziku? A, tak, jesteśmy po prawo. Ja w sumie nawet Pacyfika przykrywam teraz. Dobra, ja jeżdżę koło cmentarza. Będę tak jeździł gdzieś tak pomiędzy, żeby szybko reagować. Co, jesteś dzisiaj faja? Dzisiaj jaki masz mood, Rax? Ja mam dzisiaj bardzo zabawny mood, niedawno wróciłem z fajnej posiadówki. Tak w skrócie, Rax siedział z Brunką. Bez kitu, bo temu twoja postać się nazywa Raxon, nie? I do ciebie mówi się Rax, to... Widzowie, 35 minut zostało, bo coś tam wcześniej nie zadziałało, ale na szczęście nasi technicy czuwają, więc kontynuujemy rozgrywkę. Pytanie, co dalej? Mam jakiegoś gościa na motocyklu przede mną. Tak? To na razie... Gdzie go masz? Na razie tak z dystansu go obserwuj, jeszcze nic kobieta nie mówię. Kobieta odjechała, ale nic nie zrobili. No, to na razie taki spokój. Widzę go na mapie. Totalnie nic nie zrobili. Byli w sklepie, ale nic nie zrobili.
Ty mi raz zaznaczaj mi mniej więcej, gdzie oni będą, nie? Zaznaczyłem ci zbliżoną lokalizację Kaciejosa, tam powinniśmy być. Okay, nie wiem, ale dziwna sprawa. Dobra, pamiętajcie, że reagujemy dopiero jak zobaczymy, że ich na gorącym uczynku, więc wtedy widzowie podkrycamy tempo i ich łapiemy. Musimy traktować tych wszystkie naszych gości tak samo. W sumie mam taki luźny traf, że następny jakby sklep to będzie ta, pamiętacie tą stację, co była w poprzednich sezonach tak oblegana? Na Chinatown? To na wylotówce. Obok Chinatown, tam jak stary jedziesz na Winnicę. To ja myślę, że tam będzie następny napad, jak Taka na północy bardziej. Ta. Dobra, no na wylotówce tam. To ja się zakręcę w okolicy, zobaczymy, czy trafiłeś. Ja bym w ogóle też, Kaciej, na twoim miejscu pogadał z swoimi ludźmi i poszukał jakiejś... Motor za nami. Leciał stary przez skrzyżowanie. Stole godziny. Obok jubilera gdzieś to chyba cisnęli przed chwilą. Tu w lewo skręć. My sobie pobadamy tą sytuację. A co ty, Ospek, mówiłeś z tym, żeby poszukali czego? No jakiejś alternatywnej dziupli, bo strasznie szybko dojechali na napad u ciebie, więc tam ja bym się porozglądał, gdzie mogliby mieć dziuple ewentualnie, żeby potem reagować. Mogli pojechać do centrum Rax, nie? Bardziej tu. No właśnie, no. Tu jest jakiś napad, tu jest na przykład bank. O, coś zlagowało. Dobra, teraz nie sądzę, żeby się na bank rzucali od razu. To będą chwilowe lagi, bo to czasami tak zżyna. Widzowie, czasami po prostu ten serwer ma jakiś dziwny lag, więc to za chwilę minie, ale musimy przejechać jakiś dany, kurde, kawałek. Niestety tak będzie czasami. Minusy 5M-owskie, widzowie. No na razie spokojnie, szczerze powiem. Tak, no. Oni gdzieś na Linewood, ta? A wy dwóch byli widziani, czy w pojedynkę? Właśnie ja ich nie widziałem. Ja widziałem tylko, znaczy Rax mi powiedział, że widział jak motocykl. Szybko jechał, ale tak to... O, napad! Napad Wajnut. Mamy też blisko. Mam, jadę tam! Ja jestem też blisko. Dobra. Kimy. Dobra. Czy do tego? Ja mam 2 kilometry. Jestem. Pa, szukaj. Czerwone auto. A nie, wybiega na motorze. Na motorze. Dobra, się, dobra, dojeżdżam. Dobrze ci. Dobra, prowadzimy pościg! Ten kierunek czerwone się udają. To ci pomożemy, zrobimy blokadę. Słuchajcie, udają się w kierunku Wajnut i kierują się ku północy, ku zbiornikowi, nie, jednak odbijają. I my jesteśmy. Dobra, guys, ja proszę o ciszę tutaj u nas, to tak jakby równolegle do ciebie, widzisz po lewej, tak spróbuję ich odciąć. Dobra, ja ich tutaj presuję. Kierują się cały czas w lewo, niskim poziomem Wajnut. Będą jechali na dom obok Franklina, coś na ten fabułkowy. Zawracają, znów wracamy w to miejsce. Bo odciną jedną drogę. Okej, znów kierują. A nie, zrobili stanta! Co jest? Uciekli ci? Ty, nie, mam ich chyba, ale zadupcają po dachu! Lecą w offroad ogólnie po tym Wajnut, jest grubo. Cholera, nie widzę ich! A! Wywaliłem się! Co ty gadasz? Wiki cię wyrolowała? No wyrolowała! W którą stronę? Nie wiem, jak na Lafuenkę jedziesz. Jakim motorem jechali, nie? Ta, sportowy taki. Pierwszy pościg zgubiony, czyli tam jakieś stanty wchodzą. Ja widziałem taki filmik na YouTubie chyba, albo na TikToku, albo gdzieś, jak Kali robił stanty właśnie z Wiki i Wiki skoczył jakiegoś takiego przykozackiego stanta, więc ja bym się spodziewał wszystkiego. To, ale powiem ci, ładny ten stancior był, kurczę. No, pewnie tak, dobra, wiecie co, ja muszę wrócić do bazy w takim razie, bo ja mam zniszczony radiowóz, więc widzimy się zaraz. Dobra, Rax, dawaj, stary. No powiem ci, że wyjechali teraz z miasta, co nie, po pościgu, więc spodziewam się jakiegoś uderzenia w Sandy. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale no powoli moglibyśmy kryć tam te górne tereny. Kurde, oni dalej jeżdżą motocyklem, nie? To tak ciężko jest ich złapać. Czarny, sportowy motocykl z dwoma osobami na pace, tak? Tak. Gdzie go widzisz? Sandy, droga 68. A, Rax, chciałem tam jechać, stary, powiedziałem. To samo właśnie. To samo, Rax, chciałem powiedzieć, stary. Droga 68, jadą tam. Mówiłem, stary. Dziku, weź zostaw swoich ludzi w mieście, a ty jedź sam, bo masz motocykl, co nie? To my też tam podjeżdżamy w takim razie. Ale ja widzowie, ale to wykrakali chłopaki. Zostanę i najwyżej będę patrzył w jazdę do miasta. No to wiesz co, tak na razie z nami nadzoruj. My zobaczymy, gdzie będą uciekać, to wtedy jakoś ich blokniesz, stary, z drugiej strony, nie? Wjechali w góry i stracił ich niestety z wzroku, bo jechał radiolką. Czyli wiesz. Takie bardziej czyli takie bardziej Wajnut. Bardziej? Wajnut bardziej w stronę? Bardziej chyba Wajnudy, no. Okej. Dobra. Wracają do miasta, jak bym tak obstawił. Mamy jeszcze 7 minut i zmieniamy taktykę, panowie. To ile mają? 20 tysięcy na oko, 2 napady, nie? Tak jest. Tak. Kurde, trio tak było cię tak cicho, Wiki tutaj coś z Kaluchem bardziej kręcą. Musimy się dobrze ustawić, żeby ich szybciej łapać. Rax, gdzie sugeruję, żeby stanąć w ogóle na nich? Ja bym jednak czekał na tych wyjazdach z Wajnut, bo jeżeli wracają do miasta... Już, a co z bufalkami dla chłopaków? No ja może już pora wprowadzać? Myślę, że za jakieś 7 minutek możemy 7 bufalki minut? Założyć, no. Dobra. Jeżeli takie pościgi będą, zobaczymy. Ej, tak szczerze, mam ich. Mam wtórę normalnie przede mną, ale nie prowadzę pościgu. Mam ich, ale pośledzę ich. No, a gdzie są?
Słuchaj, są na moim trafie, powiedziałem to, na lewej autostradzie jest taki sklep przy stacji. Tam w tamtą stronę się kierują. Dobra, wiem o co chodzi, wiem która to jest stacja. Prokiem jestem dobra, dzisiaj. Dobra, to niech chłopaki patrzą na miasto, ja tam jak podjadę tam w okolice, kierują. Jadę tam. Kieruję się na wjeżdżają może na, do tego sklepu, tam? Spalę to będę do ciebie ten... Czy głębiej. Wiesz co, no właśnie nie wjeżdżają, bo się chyba o mnie kapteli, ale są w takim srebrnym SUV-ie stary. Taktykę zmienili już, nie motocykl. Tak. To mają ciężej, nie? Bo autem ciężej uciekać w GTA. Ale oni kierowali się w stronę Paleta, czy skręcili w miasto? Stary, powiem ci, teraz to oni mi znikli. A, okej, dobra, rozumiem. Jest też opcja, że to nie byli oni, ale nie wyglądało to jak pedy. Daję słowo i gwarancję. No, to możesz się spowoli kierować w stronę. Tak, będzie napad na stację, dawajcie tutaj. Jadę, dojeżdżam. Ja też. Zaznacz mi, Rax, gdzie mam jechać, tam mniej więcej lokalizację dzika czy coś. Masz zaznaczony dosłownie sklep na mapie. Dobra. To jest ten sklep? Jestem 600 metrów. Nie tak. Rax, to jest ten sklep czy nie? Tak jest, to jest ten sam. Słuchajcie, dawaj. Ogólnie może być tak, daję wam już info na zaś. Jeden będzie Sand King na pewno, tak, Sand King odjeżdża, lecę za nim w posik, a wy czekajcie na srebrnego SUV-a z wybitą lewą przednią szybą. Lecę autostradzie, właśnie tak? Za Sand Kingiem. Okay. Gdzie się kierujesz? Tak, Sand King na Paleto, a SUV pewnie w drugą stronę. Ale siedzi w sklepie? Jest potwierdzenie, że siedzi w sklepie? Zaraz ci powiem, tak, siedzi w sklepie, próbował mnie zrabować. Mamy wlatywać? Czekajcie, to możecie sprawdzić jeden sklep, a gdzie Rax niech mi zaznaczy, ja do was dojeżdżam. No ja go prowadzę na Paleto, możecie zrobić jakąś zestawę, jak ktoś jest. No to my na Paleto, może ja się niech robię jakąś pułapkę, już my tam dojeżdżam, to jest, też jadę do dzika. Nie odjechali już z tego sklepu, prawda? Nie. Jedziemy za szarym SUV-em, ktoś będzie nas mijał przez zaraz. Widzę was. Ten szary SUV, to jest ona. On albo ona. Ona, widziałem. Albo baba, nie? Ona. Wydupcyłem się znowu. Specjalnie to robisz, przyznaj się. Nie! Nie robię to specjalnie. Po lewej opróch, wleciał. Posik za Sand Kingiem. Jedzie w stronę, Ospek. Dobra, widzę. Zaskocz go, no. Te trzy radiowozy wystarczą na razie na tej osobie. No to ich spróbuj, stary, z góry jakoś obserwować. Widzę, ja jadę od góry. Te cztery radiowozy to jest max, niech reszta odjedzie. Na razie nie potrzebujemy aż takiej asysty. Niech szukają drugiej osoby. Wyjeżdża mi tutaj na górę, czy co? Panikuję. Za kim gonicie? Boksuj. Jeżdżam cały czas. Szary SUV. Dobra, ja mam Sand Kinga jak coś. Cały czas jestem solo w pościgu, wołam swoich chłopaków z miasta. Dobra. No dobra, spokojnie, niech się napoci. Niech zrobi coś głupiego i wyleci, to wtedy taser, panowie. Spokojnie, dobra. Bo ono dużo stresu ma. Dajmy się jej zestresować. Czekajcie. Trochę... Oj. Kurde, nerwy grają swoje teraz. Pyknę. Dobra, ja będę jej drogę zajeżdżał. Tak, pyknijmy ją trochę, pyknijmy ją w dupę. Czekaj, teraz. Pyknij ją. Do wody. Wow! Dobrze! To jest! Utopiłem ją, kurde. Siebie też. Tak, dobra, musicie nas podwieźć. Czekaj, co zrobi. Gdzie ona jest? Uciekasz. Łapcie. Dawajcie, będziemy mieć ją na komisariacie, to kali, wtedy będziemy jeszcze większy stres. Złapiecie ją? W łodzie podejrzewam, że może być ciężko złapać ją. A gdzie płynie? Dobra, trzeba chyba łódkę ogarnąć, czy nie? Zatrzymaj się! Panowie, ja nadal prowadzę ten pościg za Sand Kingiem, tak już się ganiamy z 10 minut, dawajcie tutaj. No mamy już jednego, także spokojnie. Kim aresztować? No nie wiem. Wszaj się, masz zakój. Dawaj. Ewentualnie jak podpłynie do brzegu, to możemy ją skizerować. Mamy cię! Z tego, w wodzie nie zen, nie możesz być w ruchu, żeby zakuwać. Przy wodzie już się ustawcie tam. Tak, dobrze, nie zablokujcie. Jestem. Będzie wychodzić od twojej strony pewnie. A płynie w pułap, w głąb oceanu, co ja gadam. Ej, są tu rekiny? Nie, tam dalej. Ten Sand King może jechać jej na pomoc, tu uwaga tam, na autostradzie. Tata, ale my już z chłopakami zablokowaliśmy wjazd do Los Santos, autami. Zarąbiście. Bez kolczatek, zero. Ty, bo to nie ucieknie mi. Ej, ona mi coraz dalej odpływa, nie mogę jej złapać. Zaczęła sprintować po prostu. Czemu ta postać tej babci jest taka szybka? Rozglądajcie się, zgubiłem Edytkę. Ja widzę was z góry. Słuchajcie, my mamy close... Za tobą jest Ospek. Za mną, co? No za tobą! Jak to? Widzę taki punkcik. Tak, płynie do brzegu. Schowam się za kamieniami w tej drodze. Czekajcie, to zrobimy taktykę, że ja niby odpływam, ją gubię, a wy ją łapiecie, tam wiecie, 100-0. Mam cały czas widok na nią z góry. Dobra, to dawaj info, ja biegnę z brzegu. Dobra, tak zróbmy. A widzę ją! Płynie. Jadę wracam do radiowozu. Dobra, mam ją. Spróbuję ją zaraz stazerować. Tak, taser. Masakra. Zobaczyła mnie i zawróciła. Widzę ją, no. Dobra, płynie w moją stronę. No i zawróciła, płynie w głąb oceanu. To nie ma sensu.
No, chyba zaraz nam... maraton przepłynie. Bez kitu, nie złapiemy jej w taki sposób. Dobra, to może autoryzacja na łódkę jednak. Wiecie co, ja bym zrobił tak, że ja bym się gdzieś tu na górze zaczaił, ją obserwował i ona będzie do brzegu, ją zaskoczy. Tak. Chłopaki, jak coś Sand King na lotnisku, walimy go już od 10 minut po się. Normalnie. Ona cały czas płynie, weźcie się schowajcie, te radiowozy tak schowajcie, jedna ona tam pływa po tej wodzie cały czas. Niech ona wróci do brzegu, zróbmy na nią jakąś ten, pułapkę. Dalej go schowajcie, odpuśćcie całkowicie plażę, wiecie, tak jakby ona miała poczucie, że jest bezpieczna. To jakiś samolot widzę, jak se tu lata, ale nie wiem, czy to jest pet, a dobra, to pet już zniknął. Jak coś z samolotu jeszcze nie zdążył wziąć. Płynie do brzegu, chowajcie się, płynie do brzegu. A widzisz ją, Płynie? Tak, widzę. Płynie centralnie na mnie. Tak, schowajcie się, niech ona wyjdzie na brzeg i wtedy wszyscy... Siedzę ze skałą, widzę ją. Płynie do brzegu. Ja pierdzielę, widzę, co tu się dzieje. Dobra, też ją widzę. No, schowajcie się, tak żeby nas nie widziała. Płynie w drugą stronę, w stronę nie lądu, tylko na głębokość. Widzę nade mną radiowóz. Tak, schowajcie te wszystkie radiowozy, to wszystko. Bra. Ej, panowie, bo nam samolot wylądował nagle. No właśnie, to jest pad. Jak samolot wylądował? Normalnie nam samolot wylądował, stary, ja zgubiłem pościg, w sensie odpuściłem Sand Kinga, bo gościu tutaj samolotem przyleciał. Co ty gadasz? No poważnie. Ale ty jak gościu przyleciał Sand Kinga? Ej, straciliśmy widoczność. Jest ciemno, ja nie widzę już Wiki. Widzisz czy nie? Nie, ja mam za ciemno, ja już nic nie widzę. Ja mam za ciemno, ja nie widzę, już mam ciemno. Ja ją wciąż widzę. Ja ją widzę. W tym samym miejscu, nie rusza się. Widzę ją dosłownie sprzede mną. Dobra, widzowie, u mnie zgasł światło, ja już nic nie widzę, jest za ciemno. Ciekawe, czy chłopaki ją widzą. Rusza się, płynie gdzieś. Dobra, trzymaj się jeszcze z łódką, jak płynę na brzeg. Zaczyna się, dobra, płynie do mnie. Dobra, w krzakach się schowajmy. Płynie do mnie. Nie, zawróciła znowu. Usłyszała nie tam, gdzie była. Płynie w tą stronę łódka. Ona się czai na jakąś łódkę, żeby wsiąść do niej. Ty właśnie, a to taką normalną wzięć cywilną, czy jaką? Dingi. No, czyli prawie cywilna. Płynie do brzegu, znowu płynie do brzegu. Do skały. Ej, jak coś, my totalnie zgubiliśmy Galiego, wyrolował nas totalnie. Nie ma po gościu śladu. Wyszła na ląd. Tak, gdzie? Wyszła na ląd, moje 20. Do niej. Ja niestety byłem za daleko. Masz ją? Praca do wody chyba. Tak ją potręciliśmy. Łapcie ją! Macie Wiki czy nie? Cały czas płynie. Dobra, bierzcie ją, ja jadę na flekę. Niech mnie ktoś weźmie radiowozem. Jedna osoba jest stary, na flece. A gdzie ty jesteś? Zabrałem trzeba. Dobra, jedźmy, jedź. Jadę. Skoczył. Mamy gościa na amunition, prowadzimy pościg na budowie, wiesz? Jechał w budowę, będzie wychodził. 8 minut, łapcie wszystkim, czy możemy. Łapiemy. Łapcie Wiki, łapcie Kalucha. Dobra, a jakie pozwolenia mamy, na co? Wszystko. Lecimy. Nie widzę go, masz go intensyw? Nie, ja się rozwaliłem. Ja też się rozwaliłem. Ej. Ja też go, kurczę, tu nie widzę. Widzę. Zgubiliśmy go w obrębie budowy? Nie, mamy go chyba. Albo nie, zgubiliśmy. Dobra. Kurcze, fajka! Wywaliłem się. O, dzik żyje? Żyje, jak sytuacja? No właśnie. Albo już w sumie nie żyje, bo stary lecę. Widzisz go gdzieś? Dziku? Ja stary, nie, zrobiłem Stanta głową, ale my mieliśmy go w tym. Wybiegło na powierzchnię, sportowe auto. A w jakiej lokalizacji? Słuchajcie, Fleka Bank, Mission Row. Ci, którzy mają teraz pościg za Wiką, Kali nas wykiwał w mieście, może jechać w waszą stronę. Strzały zgłoszone? No, może ją Kali będzie zgarniał na autostradzie. Tak, Kali może ją zgarniać. Strzały, gdzie są strzały? Mogę, no, to tam u nich, bo oni są zaraz. U nich, to tej zary chyba. Kurde, to jest teraz ostatnie 6 minut, widzowie, mi będzie grubo. A nie widzę na mapie tych oznaczeń, gdzie są strzały. To tam, gdzie oni się tam ganiają, nie? Na plaży cały czas, po lewej stronie. Może wyłącz jest bomby, jest ser na full speedzie. Wyłączam. Kradzie zgłoszoną, kto to? Ej, buchnęli kruzera chyba policyjnego. Ty nie gadaj, że on ukradł samochód. Kropnęła wam auto? Blazer to twoim ludziom ukradła. Dobra, my tam jedziemy, gońcie to radiowo z takiej razie. Jedź stary, cały czas prosto. Słyszę jakieś, a to za nami. Ja nic nie widzę, cholera, jest tak ciemno. My się nie możemy ze złapaną dogadać, ponieważ wysiadamy cały czas z auta. Aha. Weź ją z tych zeruj. To Wiki wysiada i wsiada, o. Tak? No i... Wiki, bo będziemy musieli użyć siły. Dobra, panowie, wiecie co, zrzućcie wszyscy z nią fleszami, wszyscy flesze na Wikę, dawajcie. 3, 4. Ona nie wie, co się kroi! Samochód! Nie ucieka mam się! Mam podejrzaną, wsadzam do auta, ała! Chciałbym zobaczyć reakcję Wiki teraz. Wow, co się stało? Ała. Ej, co to flesze rzuca? Ej, co się dzieje? Ej, bo ktoś mnie przejechał moim radiowozem, to nie mój radiowóz, to mój radiowóz. Co to było? Jakiś, a nie, to dzik. Nie, ja dla jajec, nie wiem, jednego flesza rzuciłem. Same flesze, co się dzieje? Stało? Nie wiem, stary. Emilka jest podrącona. Ej, co jest? Wiał ktoś we mnie!
Żyjesz? No mam... Cały Kevlar mi wpadł. Kali jest w zielonym samochodzie. W jakim zielonym? W jakim zielonym? W moim. Zabrał go. Mój zielony co? SUV. Wjechał we mnie mój zielony SUV. Siadam, ja pierdzielę, co... Porwa... A gdzie jest podejrzana? Co się stało? Podejrzana wsiadła z tym... Z oni uciekli! Uciekli. Ale w którą stronę? No poza stronę miasto! Paleto. Co myście zrobili? Co mi się to stało? Jeden na lewo zjedzie na paleto, drugi skręci prawo tutaj. Ej, oni muszą gdzieś tutaj mieć ten... Oni tutaj mają gdzieś dziuple w takim razie. A, rekwiruję. Kurde, widzowie, nie wiem, co się stało, jakie gówno. Strzały kontrolowane na naszych plecach chyba. Co się stało? Czemu my ich straciliśmy? Dlaczego tyle granatów tam poszło? Co wyście tam odwalili? Czemu nagle 20 fleszy poleciało i wszyscy dostali? Stary, ja mówię dla jajec, rzucę wam jedną fleszę, a tu nagle 16 fleszy leci. Ja pierdzielę. To musiała być zaplanowana akcja. Ja pierdzielę, jeszcze nie wiem. Przekupili cię, dziku. No. Dobra. Teraz tak, musimy napad zrobić. Ja jadę na komisariat. Tak, pojechaliście w górę? Tak, jesteśmy tu. Ja muszę zgarnąć jakiś komisariat, ten radiowóz. Ja pierdzielę, 2 minuty do końca, co jest grane? Ja pierdzielę, ale się daliśmy zbłaźnić. Tam przesadzasz. Minuta do końca. Kurde, ostatnie 3 minuty oni nas tak, kurde. Dobra, wykiwali. To guys, zlećcie wszystkim policjantom, żeby obstawili wszystkie propozycje dziuple, jakie mają. Zobaczymy, czy trafimy na jakąś jedną konkretną i wtedy przygwoździmy. No, strzały, dobra, co to? Będzie. To wy? To nie ja. Nie, to nasi. Cholera. Daj mnie w łuku. Dramat, widzowie, cośmy zrobili. Ja pierdzielę, ale kicha. Masakra. Ja wam mówiłem, to będzie chore gówno dzisiaj. Kradzież. Na Zenkudo, jestem obok. 1,5 kilometra. Kaczej, ty też. Jestem, jadę. Ja jestem z drugiej strony, byłem tam, jadę tam. Czy jesteśmy? 900 metrów. Palamy czerwony już, nie? Tak. Wszystkimi ładujcie. Teraz w którą stronę pojechali? Łapcie. Bagna, panowie. Bagna i chata Shreka, taka wiecie. Taka skuta. Myślisz? Ja myślę tak. Stary, ja mam dzisiaj 100% trafności. 100%. Dobra, ja tam jadę od razu. Za wszelką cenę i szukajcie, ja też jadę na bagnę. Podejrzanego po krzakach u mnie. Gdzie? Wysyłam tego. Dobra, jadę. A dobra, lecę. Jestem tam już. Za wszelką cenę, wpadłem do wody. Macie go tam? Szukajcie babci. A jest druga osoba, dobra, jest druga osoba. Siedzi. Gdzie jesteście? Wiozę ją na komendę, ty. Wsiadaj mi do samochodu. Dobra, na komendę, mamy ich. O kurde, sorry. Zleciałem w ciebie. Dobra, dawajcie go tutaj. Gdzie jest ta druga osoba? Gdzie jest Wiki? Pojechała. Jadę zielonym radiowozem Blaze'a. Jadę drogą 68 w kierunku Sandy na komisariat. Dobra, widzowie, mamy ich. Nie wiem, co tam się stało dokładnie. Ja wam powiem, że się było bardzo ciekawie i dużo akcji się takich stało nieprzewidywalnych, jak zapowiadałem. Kurde, jestem ciekaw, jakie są odczucia Kaliego i Wiki, co nie? Złodziei. Słuchajcie, zostałem złapany w czasie gry. Co prawda ostatnie kilka sekund, okay. Ale chciałbym, bo mam pieniądze, mam 340 tysięcy, chciałbym 30 przeznaczyć dla uwolnienia mojej partnerki. To pytanie, czy państwo przyjmujecie kaucję? No, takie są zasady gry, że musimy ją przyjąć. W takim razie, według zasad również, jeżeli uwolnisz swoją partnerkę, ona ma minutę, żeby stąd uciec, bo po minucie wszystkie jednostki się na nią rzucą. Także ja zwołam wszystkie jednostki. Transport. Wszystkie jednostki przyjeżdżają na komisariat w Sandy i czekają na moją zgodę, żeby kontynuować pościg. Nasza podejrzana opuszcza komisariat. Czy za moment. Rozkuję ją, szanowny policjant, ze względu na to, żeby sobie mapę rozkujcie. Po prostu włączyła? Oczywiście, już rozkuwam. Pan, ja miałem 4 dychy. Więc no niestety wszystkie te pieniądze tracę. Jasne, rozumiem. No dobra, no to... Nie będę uciekania. To niech nasza tutaj przestępczyni da znać, kiedy będzie gotowa uciekać i będziemy odliczać. No to się nieźle pokomplikowało, widzowie, w takim razie. Kalu kupił dla Wiki minutę, będzie miała ostatnią szansę, żeby uciec do dziupy. A samochód ma sobie znaleźć, czy jak? Już tutaj dałem samochód. Srebrny. Tak, to jest jej jedyna droga ucieczki. Kradzież radiolki równa się bum bum. Policjanci, chodźcie tutaj się ustawić. Wszyscy z radiowozów do mnie tutaj. My idziemy wszyscy na komendę, daj nam znać, kiedy Wiki zacznie uciekać. Panowie, dobra. Zapraszam. Mówcie, kiedy start, to odpalę. Dobra, Wika, gotowa jesteś? Niech wszyscy idą na komisariat. 3, 2, 1, poszło. Wszyscy na komisariat, policjanci. Kawki, coś ten? Wow. Ale dobra, no... posłuchajcie mnie wszystko, bo zostało nam kilka sekund. W momencie, 30. Jak minie te 30 sekund, to rozjeżdżamy się wszyscy w wszystkich kierunkach i szukamy dziupli. Mamy chwilę, żeby dorwać Wiki i nie dać jej dojechać do dziupli. Widzicie podejrzaną Wiki? Łapiecie. To jest jej ostatni czas, także... Mhm. Możemy się skupić tam, gdzie mniej więcej zaczęli też, nie? No, więc od nas zależy, czy wpłaci pieniądze do dziupli, czy nie. W sumie od niej 7, 6, 5, 4, 3, Powodzonka. 2,
1. Go, dobra, bracio, bracio! Bracio, nie stoi. Zaraz, stary, stracicie pieniądze. O nie! Jak tam, macie coś? My za to mamy rozbite dwie szyby i brak opony. Bospek nie umie jeździć. Nie, no parkowałem. Ej, ja mam wrażenie, że Wiki nas zrobiła totalnie wciula i my się wszyscy rzuciliśmy na tą prawą stronę autostrady. Ona se pojechała totalnie drugą stroną. Pewnie Kaluchi coś tam podpowiedział i zrobi nas wszystkich. Ale to plus dla nas, bo możemy zdążyć obstawić wszystko. No tak, tylko pytanie, gdzie ta dziupla była, nie? Dwie minuty po zaczęli automatycznie, nawet nie dwie minuty. Nie sobie będzie się czuma. Jakie są interiory gdzieś w okolicy, jakieś takie... Gdzieś dziupla? Tutaj w Czumas na pewno są te interiory, te jakieś te, jak to się nazywa? Sklepy. Tam jest Samunation, to jest taki bazarek mały. Kurde, z może? Takim ogromnym parkingiem. To obstawcie to wszystko, my też tam nadjeżdżamy. Mamy ją, sklep Czumas ubrania. Sklep Czumas ubrania. No Rex właśnie to wykrakał. Zaznacz mi Rex, jadę tam. Dawajcie, jedziemy tam. Masz zaznaczone w sumie okolicy. To był chyba ich interior. To chyba był ich interior. Tak, jest dziupli? Chyba ta. Pieniądze zasejwowały? Teoretycznie to nie było jeszcze koniec. Koniec. Koniec? Koniec? Zasejwowane. Gratulacje. Ajajaj. To szkoda, że nie słyszymy się, kurde, czekaj, dasz na Discord? Tak, idę, no. Halo, halo, czekajcie, nie słyszę, nie słyszę was, słyszę was już teraz. Halo, jak tam? Także widzowie, ja powiem to samo, co powiedział Kali, zapraszam również na perspektywę z Łodzi, bo jak dobrze wiecie, oni tam knuli misterne plany, a ja próbowałem je zwalczyć, więc czy udało mi się zwalczyć te plany do końca, zobaczycie na kanale Kalucha. Bardzo dziękuję ci, Wiki, też, że się pojawiłaś, fajnie mi się grało, mam nadzieję, że Wiki częściej się będzie pojawiać u nas na kanałach w takich seriach. Dobrze, to co, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.